Twoja miłość jest większa. Twoja miłość jest... Lepiej jest dwóm niż jednemu, bo kiedy upadną, jeden drugiego podniesie. Tak księga Koheleta mówi o wartości życia wspólnego, bycia razem. To w piękny sposób przenosi się też na życie wspólnotowe w Kościele. Kościół ma być miejscem. Od samego początku widzimy to w dziejach apostolskich, gdzie wspieramy się nawzajem. Miłość bliźniego nie tylko w przebaczeniu, nie tylko w wyjściu do ubogich, ale też po prostu wspieraniu się na co dzień jest naturalnym elementem życia Kościoła. By doświadczyć tego w diecezji, w parafii, potrzebujemy małych wspólnot, bo tylko tutaj znamy się i wiemy, jakie są nasze problemy, potrzeby, codzienne zmagania. Jedną z tych wspólnot jest wspólnota Zacheusz w Chybiu. I dzisiaj Ania chce się z nami podzielić tym, jak sama przez ostatnie lata we wspólnocie doświadczyła wsparcia, ale też jak Pan działa cuda w jej życiu. Zapraszam. Szczęść Boże. Mam na imię Ania. Pochodzę z Rudzicy i do wspólnoty w Chybiu trafiłam 3 lata temu. To było takie niesamowite doświadczenie. Już wcześniej w Cieszynie brałam udział w mszach z modlitwą o uzdrowienie, ale zawsze bałam się pójść dalej, zrobić ten następny krok i po prostu dołączyć się do grupy ludzi, dołączyć się do wspólnoty tak bardziej aktywnie. Znajoma powiedziała mi, że w Chybiu jest spotkanie Zacheusza i postanowiłam, że pójdę sprawdzić, czy to ten sam Zacheusz. Okazało się, że tak. I od tego momentu rozpoczęło się takie moje doświadczenie wspólnoty. Pierwsze w moim życiu. Powiem Wam, że dopiero teraz z perspektywy jakby 3 lat widzę, jaki to był niesamowity czas i jaki niesamowity proces zachodził w moim sercu. Jak Bóg działał po prostu przez to doświadczenie wspólnoty, także przez ludzi, którzy mnie otaczali, którzy niejednokrotnie mówili mi właśnie dobrze, że jesteś. Kilka razy pojawiały się jakieś kryzysy, że już myślałam, że odejdę, że się nie nadaje, ale zawsze właśnie był obok mnie ktoś, kto po prostu mnie tam przyciągał z powrotem. Także myślę, że taka siła wspólnoty i bycia w grupie ludzi, którzy mają wspólny cel, którzy wspólnie się modlą, wspólnie uwielbiają, to jest niesamowita siła. I wiem też, że człowiek sam nie byłby w stanie zrobić tylu rzeczy, ile właśnie jest w stanie zrobić w takiej grupie. Widzę też, jak Bóg niesamowicie właśnie przemienił moje serce, moje postrzeganie w ogóle świata, ludzi dookoła. Wyzwolił mnie też od wielu lęków, strachów, od takiego poczucia bezsensu, od takiego bezsensownego zadręczania się właśnie wieloma sprawami. Powoli uwalnia mnie, bo myślę, że to cały czas jest taki postępujący właśnie proces. Uwalnia mnie od takiego strachu też przed oceną, co inni sobie o mnie pomyślą. Staram się patrzeć właśnie tylko na Jezusa i na to, co On o mnie myśli. A wiem, że dla Niego jestem ukochanym, najwspanialszym dzieckiem. Chciałam się z Wami jeszcze dzisiaj podzielić taką jedną sprawą, wydarzeniem, które zdarzyło się 2,5 miesiąca temu. Byłam sobie na spacerze z labradorem. W czasie tego spaceru zawsze też biegamy po boisku szkolnym, po bieżni. No i niestety wydarzył się wypadek. Labrador, wyobraźcie sobie, czarna, wielka, pędząca kula uderzyła we mnie z całą siłą i podcięła mi nogi, także upadłam po prostu na rękę. Leżąc już na tym boisku i patrząc na tą rękę, która była obok mnie, wiedziałam, że nie jest z nią dobrze, bo była ona tak naprawdę jakby nie moją ręką. Była zupełnie bezwładna. Okazało się, że jest to bardzo poważny uraz. Gdy trafiłam na SOR i lekarz zobaczył tą rękę i ten łokieć, który tak naprawdę był zupełnie wyrwany ze stawu, to stwierdził, że już dawno czegoś takiego nie widział. Co pani robiła? Przecież to niemożliwe, żeby coś takiego sobie zrobić. Jakoś mi tą rękę nastawił, ale powiedział, że praktycznie mam pół roku wycięte z życiorysu i że mam się nastawić naprawdę na długi proces wracania do zdrowia i że prawdopodobnie będzie konieczna operacja. Kilka dni później trafiłam do takiego dobrego specjalisty od łokci, właściwie najlepszego lekarza na Śląsku.
Jak obejrzał zdjęcie, to mówi, no miała pani niesamowitego pecha, naprawdę. Najgorsze zwichnięcie, jakie może być. Przy takim zwichnięciu wszystkie więzadła, ścięgna, wszystko zostaje zerwane. Więc proszę się już umawiać na operację do piekar. Dał mi na miarę właśnie na chirurga, na dobrego specjalistę od rekonstrukcji ręki. Ja w międzyczasie już rozpoczęłam rehabilitację, wierząc, że po prostu jakoś będzie dobrze. Cały czas generalnie w czasie tego urazu, pomimo naprawdę wielkiego bólu i tego, czego doświadczałam z tą ręką, czyli też takiej niemocy w codziennych czynnościach, to powiem wam, że miałam w tym czasie naprawdę niesamowity spokój i takie jakieś przekonanie, że po prostu wszystko jest tak, jak ma być, że Bóg tak chciał i że przez ten uraz też mnie od czegoś gorszego uchronił. Cały czas mi towarzyszyło właśnie takie przekonanie i taki spokój. Gdy rozpoczęłam tą rehabilitację, to udało mi się w końcu dostać do lekarza na NFZ z pilnym skierowaniem, czyli tak naprawdę po miesiącu jakby po urazie. Lekarka, kiedy zobaczyła to zdjęcie ręki i zobaczyła moją rękę, którą byłam w stanie już troszkę ruszać, tak? Stwierdziła, że to jest niemożliwe, że po prostu to nie może być ta ręka, która jest na tym zdjęciu. Mówi, ma pani niesamowite szczęście, albo to jest cud. I ja wiem, po prostu jestem przekonana, że to Pan Bóg zadziałał i że to właśnie był cud. Że tej operacji nie było trzeba wykonywać i jak widzicie na dzień dzisiejszy moja ręka jest prawie sprawna. Jeszcze się rehabilitujemy i no nie powiem, nie było łatwo, bo ta rehabilitacja była bardzo bolesna i zapamiętam ją do końca życia. Ale tak jak mówię, ten niesamowity spokój i taka cierpliwość też w tym wszystkim, to wiem, że to jest zasługa Pana Boga i tego, że On gdzieś tam cały czas w tym wszystkim działał. Także jestem Mu za to wdzięczna i dziękuję Mu za to, bo też bardzo wiele mi pokazał przez ten uraz, też mnie zatrzymał niesamowicie. Także chwała Panu.